Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmujemy się zgrabianiem siana. Tak mówię. Trzeba pozgrabiać. I trzeba spasować. Pasa spięta z usem zgrabiaka z case'em. Z tego względu, że chciałem do 30, ale ona jest za duża. To jest nowy nabytek, który był przywieziony na lawecie. Noweczka szuka na 18 tysięcy z programu właśnie modernizacji rolnictwa. Chyba, no co, odpalamy i bierzemy się powoli za zgrabianie. Bo teraz muszę sobie pomyśleć, jak to teraz sobie to ogarnąć. Może sobie podgabiamy najprzód naokoło wszystko. Takie mam wrażenie, żeby to było najlepiej. Pik. Tam będzie dobrze. Odpalimy sobie już, niech sobie tutaj już powoli się rozpędza na przekładni i opuszczamy, bo trzeba trochę będzie sasie będzie troszeczkę napępić. Wiadomo, to jest jednokoła zarówka, ale wiadomo, to jest już dużo szersza zgrabiarka niż była moja od do czwara, para, nie wiem jak było to zgrabiarka, para chyba, zgrabiarka. No tutaj już jest troszeczkę inna. Mam nadzieję, że teraz kolory wam się spodobają. Ściągnąłem sobie ten mod, który poprawia jakość rozgrywki. Może kolory ustawiać wszystko. Mam nadzieję, wam się będzie pasował. Będzie pasował ten kolor, właśnie ustawienie tych kolorów całych. No i dodałem sobie jeszcze modziki, jak widzicie, ile lat już gramy na danym save, czyli mamy już 6 lat, gramy. Aż 6 lat mam gospodarstwo. No powiem wam szczerze, no 6 lat takie gospodarstwo rozwinąć do takich, można powiedzieć, sporych rozmiarów moim zdaniem. Mi się zdaje, że to nie jest jakieś tam tak słabo. No ale 6 lat, myślę, że troszeczkę więcej jest. No teraz fajnie, bo ten model będę miał blisko, będę wszystko wiedział, ile lat mamy w danym sejfie. I tak, zgrabiamy. Kasujemy, jedna łączka już jest pograbiona, właśnie ta ścieżka, która była cięta, na początku tego miesiąca, czyli w kwietniu. Ja zaryzykuję letnia, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc tak postanowiłem. No a teraz muszę sobie to ogarnąć, tak? Niestety muszę troszeczkę, nie chcę tutaj. Ja mu nic inaczej nie powinien temu zbożu nic zrobić, a co jakoś tak miał odgarnąć, żeby wiecie, no też mu się nie psuło wiele czego, bo to może być na ziarno, może być na zbożu, też to ładnie nie będzie wyglądało, a może będę miał później często problemy, więc wolę tego nie ryzykować. Tam lekko niedociągnięcia są widać, są niedociągnięcia związane z przewadzaniem, ale tam tyle to mi się raczej zdaje, że się nic tam nie jest, nie spleśnieje to ziarno, nic. Wiadomo, tam nigdy perfekcyjnie człowiek nie przewróci, nigdy perfekcyjnie nie zgrabi tego siana. Mamy tylko tą mąkę do zgrabienia, tam też jest podgrabiona, musiałem sprawdzić, bo wiadomo, przyjechał serwis, ale właśnie ustawił mi tą zgrabiarkę, chociaż nie wiem, czego ten pół miał serwis przyjechać, ale przyjechał, pokazał mi wszystko, no takie mają wymogi, no i tak to proszę państwa musi być. 15 tysięcy na koncie, jest to spowodowane tym, sprzedałem no sporą ilość belek z gospodarstwa, no, starą słomę, ponieważ nie chcę, żeby mi zalegała słoma, która no wiecie, no już jest no dość spory czas od pracy, bo już jest ponad dwuletnia słoma, więc po co mi, jak już mam pewność, że zaraz możliwe i tak mi starczy tej słomy, którą posiadam, więc postanowiłem no sporą część słomy sprzedać. No teraz tylko wiecie, chcę trochę świeższej słomy, która to została, no to wiadomo do ścielenia dla pyków, które właśnie też jadą jutro. No brakuje mi ile, żeby mam nie zebrać 9 tysięcy, niecałe 9 tysięcy, bo udało mi się wytrzasnąć byczki za 800 zł za sztukę, 800 zł za sztukę byczków. Właśnie przywieźli tam chłopaki, tam co mi odbierali byki,
900 zł za byki, no śpiewam 900, 800 zł za byki, tak miało być 900, ale że... O Jezu, słuchałem w środowisku, boże. Ale że no, zwłoka jest, no i mówi, to jest duża ilość, no, na 60 sztuk pewnie jest mało. No to po 800 zł, zajebiście, dla mnie różnicy nie robić, za 800 czy za 900, mówi, a to jest 3 tygodniowe byczki, więc myślę, że tam powinno być w miarę dobrze. A takie byczki, miałem odpojone bynajmniej, bo powiedzieć, że są odpojone byczki. Wiadomo, ja tak przeważnie teraz szukam, żeby tam nie kupować tych, tak powiem, mleko zastępczych preparatów, tylko właśnie mieć już z głowy to. Albo po prostu też nie poić swoim, mlekiem, ze swoich krów, od swoich krów. Więc jak najbardziej cena mi się zdaje adekwatna do tego wszystkiego. No tak sobie zrobimy, ten minkielek zaraz zrobimy, bo będziemy drażnił. Zaraz sobie to ogarnąć. No jest różnica dość spora w gabieniu. No, z gabiarką. Robimy tak, troszeczkę pogabimy, zaraz pojedziemy, przysiądziemy się do... do Ususa. I będziemy sobie zaraz pasować. No wiecie, sobie tak miałem zrobić, bo jeszcze mnie trójkę robić, nie ukrywam. Ale myślę, że fajnie, zdaje mi się, że ta zgrywka teraz będzie fajna, jest dość spora, dla mnie jest dość spora nawet. Nie powiem, że jest mała, no bo to jest o jeszcze 20, miałem chyba 2,8 metra szerokości, więc no to już jest spora zgrywka moim zdaniem. Ma być ten przeskok z 2,80 na 4,20, no tłumaczcie. Ile mam, żeby mnie zagrać? To jest metr 60, 40, to już jest spora różnica. Oczywiście zgrabiaczka ta Lexa, taka mi wpadła w oko, taką sobie zażyczyłem. Taka mi się spodobała, mówię, tego ta Lexa dużo ludzi właśnie promuje. Jak to się mówi, kuźwa. Promuje, no, kuźwa, no słowa mi pakło. Mówi, że jest bardzo dobry ta Lex, więc postanowię to zgrać, jak to wziąć. Wiadomo. Na razie, jak pomówka sztuka, no to wiadomo, będzie prawdopodobnie chodzić już dłuższy czas. Zobaczymy, jak długo wyjdzie, jak to długo będzie chodziło. To różnie może właśnie bez pyszkańska być. Ja poprzeczniaka tu nie będę robił. Poprzeczniak sobie będzie tak robił, że będę sobie narzucał. Z względu, że zawsze tak w życiu realnym tak samo robię. Może nigdy poprzeczniaka nie mam. Odkąd w zasadzie od 6 lat tak się nauczyłem grabić. Nie lubię poprzeczniaków robić. Wszystko robię na długości. Wszystko po długości, nie zobaczę, czy robię to hajbowym, czy gardę osłoneczkiem. Wszystko właśnie tak mam obgrabione, że nigdy poprzeczniaka nie mam. No i lepiej się pasuje, jeśli zbiera przyczepą cokolwiek innego, tak? Tak się nauczyłem sam, bo nikt mi tego nie pokazał. Można tak zrobić, żadnych problemów. A tam lekko tam paliwa, tam jest 3 litry więcej może spalę, a wygląda, powiem, przy tym namacaniu, nakręcaniu, tutaj tam więcej silnika by się spali w prasie, by się spaliło w prasie niż właśnie z tłuszczem, jak się skąd się trafi. A mówię, no aż za przyzwyczajenia. Dobra, lecimy. No jest sporo hektarków. Zobaczymy, na to odda, bo szczerze, no nie udało mi się jakoś tam... Suchszy rok się teraz trafił, początek roku się suchszy taki zrobił. Deszczu nie było, aż tak mocno, żeby ta trawa fajnie oddała. Więc tak ta gnojowica, tak zbytnio też ta łąka nie przyjęła. Mogłem sobie na łożu dać, to też się teraz żałuję. Teraz będę chciał robić tak, żebym robił teraz gnojowice i... Patrz, chociaż, nie wiem, ze 100-120 kg nawozu zaletę, czy zaletrzaku, w zależności co będzie na stanie, wiadomo teraz, jak to wygląda. I wtedy będę mógł sobie mieć pewność, że te łąki wtedy oddadzą. Wiadomo, że trzeba będzie kupić kiedyś na ten rok na tę łąkę, bo ta łąka już naprawdę już jest dość, no, leciwa. Ona jest pierwsza z początku, pierwsze początki, bo to jest pierwsza dzierża, była łąka. Tak, tam gdzie jest owiec zaraz obok, to była kolej przecież jedna łąka. I ona już jest od początku, bo wtedy miałem łąkę, co mi tak trochę nie wypaliła.
czyli samym początku, samym wiadomo, gospodarowania, tak powiem, no nie wypaliła i musiałem ją przysiewać. Miałem tam pole, a tu musiałem wziąć dzierżawę. No i powiem szczerze, że nie żałuję. No jest takie, takie kikuśne pole, tak połąka kikuśna bardziej niż pole. I mi się zdaje, że jest to dość dłuższy czas jeszcze będzie ta łąka tutaj. Bo tak pod te pole to jakoś zbytnio mi nie pasuje. No jeśli byśmy kupili pole, szczerze, jakbyśmy kupili chociaż pole tutaj, tutaj pasowałoby i pasowałoby pole tutaj, no to jeszcze spoczkowy, jeszcze tam coś można było pokmienić, by tak powiedzieć, o, ja czy cokolwiek. Tak niestety, no nie da się jakoś tego zbytnio ładnie ogarnąć. No to jest takie fikuśne pole, orać tutaj czy uprawiać, no to by było ciężko, nawet bizony podejrzewam, czy by było cokolwiek robić. A tak na szczęście ta łączka w miarę fajnie, mi się zdaje, że jeszcze idzie oddawać mimo wszystko. Jasik jeszcze widać, jak na dotarciu jeszcze jest, bo no jeszcze troszeczkę ma zrobiony, miał 5 godzin, chyba ósmy miał chyba 10 po remoncie i teraz już ma 10 i 7. case naprawdę robi swoją robotę. Chciałem też ogólnie wprowadzić tego dużego, więc dla mnie trochę przesada, żeby zapiąć tego dużego case'a, czy to do pracy, czy do właśnie zgabiarki. Wiem, że ludzie zapinają różne ciągniki, nie powiem. Ale u mnie jak dwa te ciągniki stoją, to wiecie, lepiej mi było wypiąć go z siewnika, bo jeszcze będę jechał po pasowaniu, jadę jeszcze pasować do na zarobek 5 hektarów siana i 3 hektary siano, które do jednego. Zobaczymy, jak to będzie odda, to myślę, że właśnie przez to będę miał czas na to, żeby zarobić pieniądze na proszę państwa, bez kredytu na byki. Jeśli będzie goszczy wypacalny, bo tak właśnie jeden raz innego byłem tam w tym roku na jesieni. No i zobaczymy, dobra. Ja nie będę zjeżdżał. Robimy troszeczkę to inaczej. Ja sobie pobiegnę, będę sobie utusa, żeby wam pokazać co i jak. Wiecie, no dwa roboty, żeby były zrobione się na odcinku. Usłyszyk odpalony, szyba odpuszczona, trasa przypięta i można jechać. Odbierak działa, wszystko działa. Przesmarowana trasa. A żeby już wiecie mieć spokój, bo wiecie, jak jadę na zarobek, to żeby też po prostu nic się nie stało. Tam już lekkie mankamenty wyszły, no ale tam kluczowe sprawy, tam łożysko na walcu jedno poszło. A to wiadomo, to jest maszyna używana, to jest 2013, przepraszam. Trasy, więc to też się nie ma co dziwić pod tym względem, że coś tutaj zawsze będzie wychodziło. Myśmy kupowali nowkie pasy, no to byśmy się mogli dziwić. Ale z używanej pasy, no to tam się nie ma co dziwić, że tak to właśnie będzie wychodziło. Automatyczne wyłączanie, tutaj wyrzucanie sobie teraz włączymy. Wiemy sobie i zobaczymy, jak to będzie się wyglądało. Prawdę mówiąc, siana przed tą pasą nie robimy. Teraz tak, chcę polowe. Polowe, tak. Załączyć, no i oczywiście połasę ustawić. Bo to jest, proszę państwa, pierwsze primo, które musi być wykonane. Odpalona. Czy będzie wszystko git? Biega mi tak samo. Dobra, jeśli na godzinę myślę, że to jest adekwatne do tego. Ona jest otorem, więc tutaj jest pół biedny, trzeba jakoś tam, wiecie, kręcić prawo, lewo. No bo to jednak jest 2013 rok. Ja prasa, no nie jest jakaś też, mówię, zabójczo nowa. Ale już coś tam może być lepsza. Noże chyba też ma bodajże. Tak, noże też miała. Nie, przepraszam, noży nie. Noże były dopiero w 2015 chyba roku prowadzone w tej prasie, no ale no ja pieniędzy niestety na tą prasę taką no nie miałem. Dobra, lecimy. Kulka, myślę, że zobaczmy, jak tam wygląda kulka właśnie, czyli tam jest dobrze zbita. No, nie rusz, nie przepnę, no to myślę, że będzie dobrze. No bez bicia ma. Ta prasa. Wiecie, no tak pada, robiłem siano kiszonki, tak? Które właśnie kupiłem na siano kiszonki. Chyba jeszcze jej nie robiłem. Więc na razie widać, na razie może będzie dobra. Na razie nie zapraszając, może będzie dobra.
wiadomo, teraz jeśli miałem kupować pasy, no to podejrzewam, że jakąś pasówkę, no bo... Jeśli miałem kupować, ale myślę, że ta pasa na pewno zostanie troszeczkę dłużej niż Sipman, bo Sipman była tylko jeden sezon, a tutaj no jednak to jest nowsza pasa, bo Sipman to była 97 rok, no tutaj jest 2013, to już rocznikowo jest sporo młodsza pasa, robiona miała chyba bodajże 8000 kulek. Nie, no coś takiego, 7-8 tysięcy jakoś tak kulek zrobionych miała, bo to było chyba siedziałem gospodarza kupowane ta pasa, więc tutaj myślę, że gościu mnie jakoś tam czule nie zrobił. Wiecie, no Mirek tak mi powiedział, że to było tym gospodarza, no ale to tak faktycznie było, to nie pamiętam. Właśnie, że wiąże na siadaczkę, na sznurek, ewentualnie założyć sobie sznurek jakby pakło siatki i mu na sobie na łące po prostu robić elegancko. Dobra, pyk. Pyk. I lecimy, żeby się to nie bawić. Mam ile? Dwie kuleczki z tej łączki, tak? No to już mam 9000 litrów, no to jest... No to już jest troszeczkę... Nie ma jakiegoś szału, ale tak też nie ma. Tak można powiedzieć. No ma, czyli jedziemy tak. A, muszę na kajsa tam ustawić, bo... aż się tu nie wywinę. Nie wiem, ja tylko myślę, że nad takie same... Można powiedzieć tak. Same siano powinno mi tutaj wystarczyć do następnych siano. Następnych sianokotów. Na pewno wiem, że muszę teraz dorywać gdzieś jeszcze jakąś łąkę. Tutaj troszeczkę większe wałki, więc może troszeczkę sobie zejdę na jakieś moje wolniejsze polowe. Terenowe polowe. Wiecie, nic się tu nie stanęło. I chlap, i wyrzucamy. No i można sobie dalej jechać. Nie wiem, jak tam będzie z tym case'em, czy muszę go ustawić, czy nie. Ale mi się zdaje, że raczej nie powinno być tutaj problemów. Pyk. Chyba z przejechaniem. Tak mnie się zdaje. Chyba, że torem zawadzę, no ale... Nie. A patrzcie, jeszcze oko mam dobre, żebym pod tym jadem wiedziała się wywinąć. I tak, no to siano będzie teraz wiadomo z kamienia. Tylko na samym końcu będzie wielki będę skamiał, bo jeszcze tych kostek mam troszeczkę, więc z pewnym będę w pierwszej kolejności chciał sobie kosteczki sobie skarmić. W pierwszej kolejności, żeby tu nic by nie było. Żeby te siano też nie skreśniało mi kuziwa, bo tam napsuło się. Te siano muszę po prostu wybierze zrobić. No i teraz myślę, że też na zarobek będę jechał z tą pracą. Też dostałem telefon, żeby gościa, którego zbierałem parę temu, pytał się, czy zbieram dalej parę z przyczepą. Mówię, mogę jechać zebrać, nie ma problemu. Ale mówi, czy mam wałki. Mój wałków nie mam. Nie mam teraz jeszcze. Przepraszam, pasy były. Przyczepy. No i pytał się, właśnie te wałki wiązujące, żeby miał. No to bym mi teraz wziął. No a mówi, że nie masz, no to troszeczkę jest slipa, bo nie ma mamuta, nie ma nic, kto tak mówi, to trochę teraz zgodnie, troszeczkę jest słabo. Nie wiem, teraz kwestia, czy właśnie doinwestowywać większą szczepę, która no, wtedy się już mam czym ciągnąć, tak? Tak, czyli case'em dużym. Czy właśnie zainwestować mamuta, tego dzielnika, tego dozwolenia pyzmu. Informowania i się zastanawiam, bo taka coś mógłbym wywać do 10 tysięcy, podejrzewam, bo sam tutorial próbowało się samemu mniej więcej wiem, później to są na tej ziemię wjechałem ziemniaki. Dobra, właśnie o postawie będzie dobrze. Później się ciężko wykręcić. Reduktor, chodź, pyk. Przód tył, kurwa. No i tak. No i mówię, teraz pytanie, czy kupywać szczepy, czy kupywać sobie tego mamuta do rozwalania. No i wiadomo, to jest kolejny koszt, który no pewnie gościu by nie chciał pociągnąć, nie chciałby być obciążony, tak? No bo... Jednak no mamuta muszę mieć ciągnik, muszę mieć wałek. I wszystko, no chyba, że ewentualnie jeździł case'em małym, nie walą, wiecie, zrzuca mi zaraz tym jedziernikiem z przodu, bym sobie to rozwala, bo mam wałek nową.
na przodzie. Casey też by sobie dawał rady, mały, bo jednak bardziej wesoły ten Casey jest. Wiadomo, Casey duży będzie też dużo robił, na pewno będzie dużo jeszcze robił. No wiadomo, do niego jeszcze tak stricte maszyny nie ma. Ma sobie lampeczkę, którą mi tak kususem mógłbym ciągnąć, bo kusus mi otarł tą beczkę. Do tego pierwsze filmy podczas Casey to był podrzutnik. Nie oszukujmy się, rzutnik, no to tutaj to jest rzecz zabójcza dla niego. Tego ususa. Przykopał niemiło się, nie mały case tak samo. Więc tutaj musiałem to zakupić. Ten ciągnik, no, mimo tego nawet, że no, to się zakłoni, no palcem, może nie palcem w tyłku, no ale raczej powinien ciągnąć bez problemu. No a patrząc na to, no to musiałem doinwestować przecież tego case'a pod ten nożyk. No ale wiadomo, zaraz tym ktoś dojdzie. Jednak się odgrywałem gęstszą oprawę robić, no to też na trochę koli też potrzeba. Więc no tutaj może i dobrze, że tak człowiek ustąpił. Może dokupił tego case'a. Czekajcie, ja sobie podniosę. Pyk. Cipy to było troszkę bardziej uciążliwe, bo ja nie miałem rozdzielacza przerobionego. To musiałem wychodzić właśnie, żeby stawiać na klapę i na klapę i na właśnie pobierak, tak? Na szczęście już tego robić nie muszę pod tym względem, więc bardzo, bardzo wygodnie już. Nie wiem, czy jak tam z działalnym to po sobie wsianie chodziła. Wsiano piszące, że jest petarda, no ale czy wsianie, typowo wsianie, to nie wiem. Okazja na tą klasę trochę narzeka. No ale nie wiem. Ja na razie nie narzekam, ona troszeczkę przerobiona. Chyba z tego gościa. Właśnie jak to ma tu już raczej chyba nie musi tam być przerobiona. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Naprawdę. No ale fajnie jest, chodzi, pasuje elegancko. Tutaj. Rasa, dobra. Nie będę się dużo w dzisiejszym odcinku, byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to cierpię, w ogóle komentarz. Dzięki za oglądanie, ćwierzę z tego odcinka. Na razie, cześć.